No i witam wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie z tej strony Poziomka. A oto już, zgadza się, ostatni odcinek z głównej fabuły z gry 102 Dalmatyńczyki Psiaki na pomoc. Moi drodzy, nie będę przedłużała. Zaczniemy grę, tak po prostu. Wow! You made it all the way to Cruella's Toy Factory. That's great! How did you get here? Well, actually, I got captured by one of Cruella's toys. It packed me into a crate and dragged me back here. How did you escape? Luckily, I'm skinny. And I was able to squeeze out through one of the crate's air holes. Ouch. So where do we go from here? You need to get past the factory's scary machinery, rescue the last of your brothers and sisters, and make your way to the center of the factory, where you will confront Cruella one last time. Is that all? It'll be a snap. No okej, okay. Pamiętam, że ten poziom też mi się podobał mimo wszystko. Czekajcie. Muszę mieć na jednym uchu słuchawkę, na drugiej nie. Bo ja nie potrafię inaczej nagrywać. Słuchawkę, nie słuchawkę. Ja nie mogę. Ale przy okazji pozdrawiam suchą. Bardzo niekomfortowo się czuję, kiedy jednak ten... nie dam na drzwiach, że nagrywam, no, ale jak mi wbiją, to trudno. Pośmieje się ze mnie przynajmniej rodzina i będzie ciekawe. Właśnie czułam, że tutaj coś było, ale nie byłam pewna i tak nie chciałam się odzywać. No ale jednak. Dobra. Fabryka. Ła! Żabawek, toysów i w ogóle. Factory of Toys? Albo nie. Dobra, nie wiem. Znaczy wiem, ale... Po co się upokarzać? O matko. Nie wiem, jak to ma sens. W ogóle fajny soundtrack, podoba mi się. I to bardzo. Ogólnie gra ma świetny soundtrack. Aj. No... Jasne, jasne. No było śmiesznie. Ej, słyszę nową zabawkę, albo mi się zdaje. W sensie mogło mi się zdawać. Ej, myślę. O ja cię, przestraszyłam się. Nie, tam raczej nic nie. Co? Po co mi takie coś? To tak na wszelki wypadek, jakby się spadło. Czekajcie. A gdyby tak? Serio? Nawet żadnej kości? Nie podoba mi się to, ani trochę mi się to nie podoba. Czy myślałam, że mogę tam skoczyć. Jesteś psem, możesz lać wszędzie. Oj, przepraszam za takie określenie. Nie jest ono brzydkie, ale nie jesteś zbyt kulturalny. A, idziemy tutaj. Nie lubię, jak mi kamery nie obraca. O matko, puszku, nie strasz. Puszek okruszek. It's some kind of crusher used to prepare metal for the robot toy assembly line. Ooh. It looks pretty dangerous to me, Fluffy. Do you have any tips on how I can avoid being crushed like a recycled can? Each crusher has its own pattern and timing. I'm sure that if you watch a crusher run for a few seconds, you can learn the pattern and get through safely. Okay, Fluffy. That's good advice. Okay, dzięki, puszek okruszek. Dobra, wszystkie drogi prowadzą do tej ścianki. Jak to zrobimy, się pytacie? Normalnie! Te dźwięki są śmieszne, jakby ktoś pierdział. Tak dziwne, że po drugiej stronie nic nie ma. I co tutaj? Ale na dole też coś pewnie będzie.
Czy tam nic nie ma? Hał, hał. To moja świnka morska się odzywa. Moje kochanie malutkie. Tak, szczek. Dobra. To był wyskok. Ale po co mi to? Nie. Ej, czekajcie. O matko, jakiś wypadek u mnie. Słyszę karetkę i to tak gwałtownie, kurczę. I to chyba nawet nie jedna karetka. Matko i córko. Dawno nie słyszałam tego tak głośno. To jest straszne. Ale playsa odwaliłam. Ta była coś. Pewnie będę się wracała jak nic, bo co i tak mimo wszystko też jest zagmatwany poziom, muszę przyznać. Tutaj nie ma takiej jednej drogi, która ci powie jesteś super, świetny i w ogóle. Bo jestem zdania, że tam chyba też trzeba było spaść, ale w sumie nie wiem. No ale skampili, nie? Tutaj? Tutaj nie jest tak pięknie, jak ci się wydaje. Młody. No. Nie wiem, kto jest najinteligentniejszy z tego rodzeństwa. Czy Domino, czy Albi, czy jeszcze ktoś inny. W sumie nie wiem, która z nich jest mądrzejsza. Czy tutaj tam wskazują charaktery, czy obydwoje są geniuszami? Nie wiem, ja uwielbiam Domino. Jak już mówiłam kilkanaście tysięcy razy. Na serio. Ja zawsze byłam fanką takich bardziej wyróżniających się psiaków. Nie powiem, że Albi się nie wyróżnia, ale Albi to w ogóle nigdy nie był mój charakter postaci. A nie. Matka, ja myślałam, że już zginę. Myślałam, że mam tam wejść. No dobra, nieważne. Temat tu nie było i nie będzie. Interesująco. Pewnie tam wcześniej też był pingwin, co? Chociaż czy ja wiem. Kosteczko. Domino na to nie będzie wąchał, tak? Dobra. Wiedziałam, akurat skoczyłam w najmniej odpowiednim momencie. Hej, puszku. Try jumping on the flat box to get an elevator ride up to the next room. Sure thing. Serio? To tak jest coś naklejka. Very what? It's not funny. It's very not funny. Ja przeżyłam. A! Ej, to po co mi to było? Po to? Aj! Karambarara! Udało się.
Ale ta gra naprawdę... to jest naprawdę trudne. No serio, ja nawet zapomniałam o takim triku. I że wiecie, w taki sposób to wykombinować, to jest naprawdę... O matko, to jest diskoteka, shake. Ale bardzo je lubiłam to miejsce. We're inside Professor Farzboom's electromagnetic experiment chamber. Those cubes out there float on magnetic waves. Can we do anything with them? Yes. Each of these switches will cause a different set of magnets to turn on, arranging the cubes into a unique pattern. You can jump on the cubes after they've been rearranged, but you'll have to hurry. The magnets stay on for only a few seconds. Mm-hmm. Nie pamiętałam, czy dało się coś wpaść pod to, ale to było super. W sensie, może nie pamiętam, jak to do końca działało. A właśnie, dobra. Keep up the good work. Aki. To jest pole. Myślałam, że to mnie kopie. Dobra, każe mi iść tutaj, ja się nie kłócę. Nie pamiętam, czy coś zmieniało na dole. Zostawało to wszystko tak, jak miało być. Okej, zostawało. To był świetny pokój, serio. Ja naprawdę uwielbiam takie coś. Gra świateł jest akurat świetną sprawą, którą będę zawsze lubiła. Dobra. Czyli czerwony i zielony mamy za sobą. Schodzimy na dół. No to sobie zrobi niebieski. Schodzimy na niebieski. Nie wiem, czy coś jest za mną. Ja tego nie widzę chyba. Nie było do tego chyba. Nie móc wracać kamerą, to jest naprawdę okropna rzecz. Nie polecam jej nikomu. Czekajcie, pójdźmy jeszcze raz. Bo tutaj jest jedno miejsce. I tutaj, dobra, no to chyba... Już tak źle nie będzie, zapamiętam, ale użyjmy żółtego. To jest żółte, prawda? Dobra, na przykład tu widzę. Chyba. Dobra. Widzę zamiary. Czyli jeszcze tam niebieski tylko. I tutaj jeszcze jest coś. Teraz się okaże. Wszystko się okaże. Chodź. Czyli jeszcze chyba zielony można raz wykorzystać. Sprawdźmy to. Bo to nie tylko działa tak, że można wyjść na dół. Co ja źle chyba zinterpretowałam troszkę. Z kolicurką, jakbym tak spadła. Dobra. Nie, wyskoczę póki co. O, wyskocz. Na prosto? Dobra. Ale świetne pomieszczenie, bardzo mi się podoba. Tego mi brakowało. Ale
trudno jest na sam koniec, to jest super. To jest ostatnie pomieszczenie, z tego co pamiętam. Ja nawet nie wiem, ile mam odblokowanych braci. To się zmienia na perspektywy robi. To pamiętam dobrze. Aha. Dobra. Platform jest od groma. Grona. Teraz. Hop. Pyk. I pyk. Braciszku, siostrzyczko. Pięć. Dobra, to się znajdzie jeszcze jakiś... O! I syn marnotrawny. Wszystkie. Dobra. Naprawdę te dźwięki niby pierdzenia już są wkurzające. Na dłuższą metę mimo wszystko są. Dobra. A, tu już są przerwy, tak? Dobra. Kolego, nie za ślisko. Myślałam, że pani przeskoczy. Ej. Dobra. To potem nie zbiorę. Hop. Tylko jedna kość? Nie. Już chyba... A, dwie. No, bywały gorsze te sytuacje. Dobra. To nic już? Na górę? No to siup. Ile przejść? Dobła. O nie, będziemy przyciskać, naciskać guziki. Guzik, nie! Uuu, pyk, pyk, pyk. Akurat znając siebie, to czułam, że takie coś odwala, ale aż tak, to tak zauważalne nie było. Swędzi mnie strasznie ramię, wiecie? Wiecie, co to jest swędzące ramię? Z najgorszy na świecie. Myślałam, że już spadnę. Okay, puppy. You're almost at the end of the level, and Cruella is nearby. Get ready, and good luck. Thanks for all the help, Fluffy. Puszak, puszak. Puszak, puszak. A co to za wentyl tam? Tam coś jest. Ja to znajdę. Bugnął ci się węch. Psioniu. Każdą... O! Siema kostka. Siema druga kostka. I... W sumie ja to wcześniej czułam. Ale nie czułam aż tak. Po co to w ogóle to jest? No dobra. A teraz terazy, przepraszam. O, widzę kość. No to dobrze. Jak? To nie wiem, ale chcę mojego brodera. Big brodera. Wydaje mi się, że gdzieś tam będzie? Mogę się mylić. A jak coś tego zaraz i tak znajdę. Skakałam. Hmm.
ty. Tam było, była papuszka, która by mogła nam pomóc. Na górę? No to prowadź. Widzę. Ja nie wiem, kto wymyślał te gry. Ja to powtarzam w każdym odcinku i w ogóle. Ale... ale tak wyszło. Dobra, możemy w końcu iść do tej głupiej mety. Okej. Pyk. Pyk. I buja. Zanim zapiszę, zrobię krótkie cięcie. Okej, bardzo przepraszam was za cięcie. Musiałam po prostu odpisać na dosyć ważną wiadomość. I can't believe it. That foul little scrapper has made it all the way here to the heart of my toy factory. Jak ona siedzi? She sure likes to hear herself talk. But your canine karma has come to an end. My new super glue cannon will be your demise. Turn on the super glue pump. Here it goes, Cruella. That sounds like trouble. We better do what Fluffy said and disable her computers as fast as possible. Pamiętam to, tu się tak fajnie skakało i w ogóle. O właśnie, dostałam super broń i będę niszczyła te komputery, a potem nią. Tylko... tu jest to zap? Dobra. To było coś takiego jak ochrona, nie? O właśnie. Chciałam uderzać, o! Chwila, bo ja mam rozwalić komputery jej, czy co? Komputery, dobra. Myślałam, że śrubkami się bawię teraz. Dobra. O, coraz więcej zapów. A mogę to przyspieszać, właśnie dziękuję. Bo mnie to naprawdę już męczyło. Energia, zużywam, zużywam energii! Ej, serio, te animacje są męczące. Wow, ale to nawala. Chyba jeszcze tylko jeden zap i wystarczy. Dobra. Nie starczy. O, starczy, udało się. Canine up to. No matter. It is about to become a plush toy. O nie, są te zła, nie fajne. Nie lubiłam ich nigdy. Zapomniałam nawet, jak to wszystko działało. Siema. Aj, faktycznie to jeszcze takim promieniem nie uderzało i w ogóle. Ho, ho, ho. Nie, to nie ciekawe. To jest naprawdę świetne doświadczenie. A mogę się tak wstać chyba, nie? Aj! Nie pojawia się, nie pojawia, nagle się pojawia i puch. Nie potrafię klikać tylu przycisków naraz. Panie i panowie, co nie? No. No uderzaj mnie! Ej, używałam ochrony cały czas, a ona mnie zabiła. No aż mi smutno. No chodź. I have a bad feeling about this. Dobra, o nie, jeszcze te kule! Ja cię kręcę, czego ona tu nie miała?
Nie możemy dać jej raz ładnie w... wągaj już. Dawać ostatnią. Z drugiej strony mówicie? Poczekam. Super glue? O matko. Jasne, że zapisujemy grę. No i mamy 100%. A czy to nie koniec gry? Even though she's gone, I can still smell the scent of that Cruella woman. It's like pepper. Don't worry, Dottie. All our puppies are safe. And the police will make sure that evil woman won't bother us again for a long, long time. Now let's go home. Well, mates, this might be an opportune time to make ourselves scarce. Kochałam całym sercem. Where? I despise traditional prison apparel. I hear someone a coming. Let's hide. I wonder whatever happened to Cruella and her henchmen. Yeah, me too. Tell me again, you moron. How long will the gloop keep us like this? Approximately 20 years, my sweet. Not quite as long as their prison sentences. No! Ale cela. Miodzie. Is it safe to come out? Boy, that sure was a long trip. Sacre bleu! Boy, I sure hope one of you brought sunscreen. Ah. No i co? No i taka to kończy się nasza przygoda z psiakami, dalmatyńczykami. Jak to mawiają? Wszystko dobre, co się dobrze kończy? Czy jakoś tak? Tak, moi drodzy, 102 Dalmatyńczyki, Psiaki na pomoc. Jest to pierwsza gra, jaką miałam przyjemność grać za czasów młodego szczeniaka. Miałam wtedy ile? 7 lat? 8? I teraz mają z lat 17. Aż się dziwiłam, że bawiłam się tak samo dobrze. Naprawdę jest to wspaniały powrót. Powrót do wspaniałych wspomnień, do dzieciństwa, które miało się dzięki takim grom udane. O, właśnie, wystąpili panie i panowie. Domino. Wiecie, pierwszy raz oglądam napisy i bardzo mi się podobają. Jest mi strasznie ciężko dać opinię na ten temat, ale wcielę się w 8-letnią mnie i ile dałabym wtedy tej grze? Wtedy myślę, że 10. Ale jeżeli miałabym takie same wymagania, nie wiem jak to mogę wam określić, ja mogę dać grze 8 na 10, tak z czystym serduszkiem, naprawdę, bo naprawdę jak na swoje czasy jest świetnie zrobiona, naprawdę pięknie. No i właśnie ma głównie cieszyć dzieciaki, głównie dzieciaki. I naprawdę idzie tutaj dzieci i zabawić, i czegoś nauczyć, także naprawdę mogę polecić, nawet nieważne ile macie lat, na serio, w wieku 18, 35 po prostu grajcie, ale to grajcie, bo gra jest cudowna. Ja bawiłam się naprawdę świetnie i jeszcze czeka was jeden dodatkowy odcinek. Będzie to odcinek z minigierek, które pewnie nagram za chwilę. Nie wiem, kiedy przestaną grać napisy i nie wiem, czy je przedłużać.
czy je skrócić na przykład, bo jeszcze pokażę wam chyba wszystkie naklejki. No to dajmy już tego Entera, bo to, co chciałam powiedzieć, powiedziałam. Wcisnij Enter, czytaj grę. Cruella 4. No i zobaczymy wszystkie naklejki, jakie udało nam się zdobyć. O. Dokładnie, zdobyliśmy wszystkie naklejki. Naprawdę miło wspominam te poziomy, bo pamiętam na przykład tutaj, jak nagrywałam, były jeszcze wakacje. Chyba nawet przed moim obozem nagrywałam. Tutaj pamiętam, mniej więcej zaczął się rok szkolny, albo pewną sobotę spędziłam na nagrywaniu odcinków. Tutaj niedawno wiem, że nagrywałam przed teatrem niektóre, a niektóre właśnie z wieczora. I tutaj ostatnio spędziłam też sobotni wieczór, naprawdę świetnie się bawiłam i teraz mamy wszystkie Cruelle, jakie chcieliśmy widzieć. No i tak, moi drodzy, główna fabuła zakończona. Ja wam bardzo, ale to bardzo dziękuję za serię, bo bawiłam się świetnie, jak zwykle się jąkam, czego bardzo nie lubię. No ale my się będziemy widzieć jeszcze w bonusowym odcinku, a póki co do usłyszenia, moi drodzy. No i cześć!